Bada się rudę aż do najdalszych zakątków w ciemności i mroku. Kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg, wiszą, kołyszą się. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, to zrozumiałem, że kiedy służysz Bogu, kiedy jesteś człowiekiem, który zdecydował się iść za Bogiem i szerzyć Królestwo, to tak naprawdę ty jesteś człowiekiem bardzo ciężkiej pracy. I tutaj jest napisane, kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się. To jest opis ludzi, którzy w tamtym okresie czasu wydobywali złoto, wydobywali srebro. Oni nie wiedzieli, nie znali dzisiejszych technik. Ale kiedy przyglądałem się temu, to widziałem w duchu ludzi, którzy służą Bogu, ludzi, którzy są w pewnym sensie poza marginesem społeczeństwa. Ludzi, którzy są głosem, skądś. Jesteś głosem. Jesteś głosem Boga. Jesteś człowiekiem, który podjął decyzję, aby szerzyć Królestwo. I to jest w ogóle nieistotne, kim jesteś w Królestwie. To nie jest istotne, jakie jest Twoje powołanie. To nie jest istotne, co Ty robisz w Królestwie. Istotne jest to, że podjąłeś decyzję, żeby położyć kres ciemności. Podjąłeś decyzję, żeby położyć kres ciemności. Nieważne, czy Ty głosisz Ewangelię, czy zarabiasz pieniądze na to, żeby głosić Ewangelię. Nieważne, czy Ty nauczasz, czy zajmujesz się jakąkolwiek inną dziedziną, to nie ma znaczenia. Ale podjąłeś decyzję, aby położyć kres ciemności. Oni kładli kres ciemności. Oni badali rudę, wydobywali rzeczy. Wiecie, Księga Hioba jest najstarszą księgą w Biblii. I to są zapisy najstarszych zdarzeń, jeżeli chodzi o ludzi. Wiecie, w tamtych czasach ludzie dowiadywali się rzeczy, o których my dzisiaj wiemy z internetu. A oni nie wiedzieli o nich. Oni je dopiero wydobywali i ciemność zaczęła się cofać. I kiedy Ty dzisiaj w Duchu Świętym chodzisz, kiedy Ty dzisiaj szerzysz Królestwo, to ciemność się wycofuje. I czy Ty to widzisz, tego nie widzisz. Bo ci ludzie nie widzieli, oni wisieli na skałach bez podparcia dla nóg. Nikt nie powiedział, że jesteście w porządku. Nikt w ogóle ich nie pochwalił. W ogóle nikt. Kiedyś moja żona powiedziała do mnie, nie wiem, czy Ty zauważyłeś, że Jezusa nigdy nikt nie zachęcał do niczego. Nigdy Go nikt nie zachęcał. Rozumiesz? Nigdy. Jesteś człowiekiem, który podjął decyzję, żeby zniszczyć ciemność. I kiedy będziesz się wielbił Boga, ja chcę, żebyś po prostu tak spojrzał na siebie, żebyś powiedział, Boże, ja wiem, kim ja jestem. I nie tylko wiem, kim ja jestem, ale ja nie liczę na to, że ktokolwiek w ogóle pochwali mnie za to, co robię. Boże, ja Ci dziękuję za to, że ja nie potrzebuję, żeby ktokolwiek mnie pochwalił, bo ja wiem, czym się zająłem. Ja wiem, że ja niszczę ciemność i nikt nie musi poklepać mnie po ramieniu i powiedzieć, w porządku, jesteś super, ponieważ Ty, potężny, wielki Boże, dałeś mi to zlecenie. Tak uwielbiaj Boga Cię, Ojcze, uwielbiamy Cię, że Ty nas wybrałeś z ciemności, że Ty nas powołałeś do swojego światła, że Ty spowodowałeś, że nie tylko jesteśmy uratowani, ale możemy ratować innych. Boże, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za powołanie. Dziękujemy Tobie za siłę do realizacji powołania. Wywyższamy Ciebie, święty Boże, nas. Dziękujemy Tobie, że ciemność się wycofuje, kiedy my wchodzimy. Yeah!
Ljubša hoće
Jezus, Jezus, święć Bogu, Jezus, Jezus,
Jezus świat. Jezus, Jezus śmierć pokonał. Jezus, Jezus. Yeah.
się na nim. Niech nic ci się nie rozprasza ciebie, nic. Szoboroba baba sa koloru mara sa kala. Oroba so koloru mara sa talara ba. Odała katalara mama mama sa koloru masa kaya base. Ma so koloru mara sa. Oroba so koloru masa talara. Szekerere meme sa koloru ba. Uwielbiamy ciebie. Ona ma masę, gierana mama.
Ciebie, Król. Dajemy Tobie przestrzeń modlić się. Szokoroma sakarama same. Mówimy to miejsce dla Ciebie. I my dla Ciebie. I my dla Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Podnosimy Twoją chwałę. Podnosimy Twoje zwycięstwo. Podnosimy Twoją prawdę. Niech Twoja prawda przenika dzisiaj ludzi. Niech prawda z nieba przenika ludzi. Niech prawda z nieba przenika ludzi. Przenikaj dzisiaj ludzi. Święty, potężny Duch. Szokoroma sakarama. Poddajemy się Tobie, poddajemy Tobie nasze umysły, poddajemy Tobie nasze serca, poddajemy się Tobie, cudowny Święty Duch, Ty, który masz na nas staranie, my uwielbiamy Ciebie. Ty dałeś mi życie, mocą Twoich rad.
skończonym dziełem. Jezusie, my uwielbiamy Ciebie jako Stwórcę i Dokończyciela wszystkiego. Uwielbiamy Ciebie jako Stwórcę i Dokończyciela wszystkiego. Uwielbiamy Ciebie, serce do serca. Jesteś dla nas lekarstwem. Jesteś lekarstwem na każdą ranę. Ty jesteś lekarstwem na odrzucenie. Ty jesteś lekarstwem, Jezus. To Ty jesteś lekarstwem. Wzywamy Twojego potężnego imienia. Wzywamy Ciebie, Jezusie. 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 Na Ciebie liczymy i Tobie ufamy. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Przeciwstawisz się każdej formie zła w Twoim życiu, to przeciwnik będzie musiał odejść. Nie ja jestem autorem zła w Twoim życiu. Nie ja jestem autorem problemów. Ale wszelkie dobro, którego doświadczałeś i doświadczasz, ode mnie pochodzi. Jesteś silny z mocą mojej potęgi. Gdzie Ty, tam ja. Gdzie Ty, tam ja. Jesteś silny mocą mojej potęgi. Twoje życie w nas. Modlę się o to, aby ludzie rozwijali swojego wewnętrznego żywotu. Modlę się o to. Przez moc imienia Jezus. Modlę się, aby nikt nie nazywał swoich zaburzeń prowadzeniem Bożym. Ja to przeklinam przez moc imienia Jezus i wzywam Twojego potężnego imienia nad każdą osobą, która w jakikolwiek sposób jest chora w swojej duszy. Ja modlę się teraz o każdą osobę, wzywam Twojego potężnego imienia, wzywam teraz Twojej krwi. Jezus, ja wstawiam się za każdą moją siostrą i za każdym moim bratem, którzy jeszcze mają gdzieś chore dusze. Ja modlę się teraz, Ojcze, i wzywam Twojego potężnego imienia. Wzywam Ciebie, Jahwe, i ja wzywam teraz Twojego potężnego imienia. Ja nie mam zgody na jakiekolwiek działanie pod wpływem starego życia. Ja to rozwiązam.
dałeś nam siebie, Ty dałeś nam swoją krew. My korzystamy z Twojej krwi, my korzystamy z Twojej krwi, my obmywamy się w Twojej krwi. My pokutujemy teraz z błędnych rzeczy, z wszelkich uchybień, z wszelkiego grzechu, z każdego uczynku ciała. My pokutujemy z tego przez moc imienia Jezus i odwracamy się od tego. Odwracamy się od tego, odwracamy się od martwych uczynków. Szukuru masakę na ramasa, urona mama mama na seka, lara moro leka, rama seka, lara me. Nad cielesnością. Bierzemy autorytet nad cielesnością. Uwielbiamy Ciebie. Ty dałeś nam nowe życie. Jesteśmy duchami zjednoczonymi z Tobą. Twoje uczynki, Jezusie, są nam przypisane. Możemy wszystko. W Tobie wszystko możemy. Z Tobą jesteśmy zjednoczeni. W Tobie jest nasza siła, w Tobie jest nasza nadzieja. W Tobie jest nasze ukojenie. To w Tobie szukamy ukojenia. Nie w służbie, ale w Tobie szukamy ukojenia. W Tobie szukamy ukojenia. Ty jesteś naszym skarbem i Ciebie nasze życie pragnie. To Ty jesteś naszym skarbem. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby każda osoba najpierw odnalazła źródło skarbu w Tobie. Ja modlę się, aby wszyscy ludzie odnaleźli źródło skarbu w Tobie. Gdziekolwiek widzisz, że Jezus nie jest Twoim źródłem skarbu, to spokutuj z tego. Gdziekolwiek, w czymkolwiek czerpiesz jeszcze jakąś uciechę i to jest źródło Twojej uciechy, to pokutuj z tego. Zbliżaj się teraz do Niego w uwielbieniu, serce do serca. Wylewaj przed Nim swoje serce. Przed Jezusem wylej swoje serce. Ciebie. Jesteś na nas wszystkim. To Ty nasze życie odmieniłeś. To dzięki Tobie żyjemy. To dzięki Tobie oddychamy. To dzięki Tobie funkcjonujemy. To dzięki Tobie jesteśmy w stanie rozeznać, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. To dzięki Tobie mamy władzę nad demonami. To dzięki Tobie. To Ty zapisałeś nasze imiona w Księdze Żywota. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. To Ty jesteś najważniejszy. To spotkanie z Tobą jest najważniejsze. To spotkanie z Tobą, Jezus, jest najważniejsze. Spotkanie z Tobą twarzą w twarz jest najważniejsze. Z tego płynie życie, z tego płynie moc, z tego płynie podniesienie, z tego płynie zwycięstwo, z tego płynie wpływ na ludzi. Wszystko inne to pochodne śmierci. Nie ma prawa głosu. On nie ma prawa się odzywać. Stary człowiek nie ma prawa się odzywać. On nie ma się prawa odzywać. Uroma mama seka, lara masoko, uroma saka, lara mama seka, ja. Twoje życie w nas. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Lęk jest czymś tam.
takim, że poprzez lęk nie chcemy współpracować z prawdą. A Jezus jest prawdą. On jest prawdą, drogą i życiem. Trzeba wejść na drogę prawdy, żeby prezentować życie. Nie ma innej drogi. Trzeba wejść na drogę prawdy, aby prezentować życie. Uwielbiamy Ciebie. Kochamy Ciebie. Kochamy każdą Twoją stronę, Jezusie. Kochamy Twój charakter. Twój charakter nie jest dla nas obcy. My chcemy tak jak Ty. Chcemy władać, chcemy panować, chcemy się uniżać, chcemy być posłuszni, chcemy być mądrzy. Jesteśmy głodni Twojej mądrości. Jeśli się boisz, to przemów do tego lęku. Broń jest w Twoich ustach. Przemów do lęku. Pamiętaj o tym, że lęk generuje siłę z piekła. Odwaga generuje siłę z nieba, a lęk generuje siłę z piekła. Lęk jest uczuciem diabła. Lęk jest charakterem diabła. Lęk będzie powodował w Twoim życiu, że będzie ściągał siły piekielne. Czegokolwiek się dzisiaj boisz w swoim życiu, to podważ. Może się boisz spojrzeć w prawdziwego siebie. Przemów do tego. Użyj broni, którą masz. Nakaż temu. Jeżeli jest jakaś mgiełka taka w środku i nie jesteś w stanie tego zidentyfikować, to nakaż temu i powiedz: ujawnij się. W imieniu Jezusa ujawnij się. Najdrobniejszy lęku w mojej duszy. Ujawnij się. Teraz spójrz na to, czego to dotyczy. I nakaż temu. Powiedz do tego właśnie. Nie mów ogólnie. Nie módl się w innych językach. Tylko nakaż tej rzeczy. Powiedz: ty lęku, który przychodzisz do mnie i mówisz, że nigdy nie będę człowiekiem realnej służby, odejdź w imieniu Jezusa. Ty lęku, który mówisz do mnie, że jestem gorszy niż inni, odejdź w imieniu Jezusa. Mów imiennie do tego. Ty lęku, który mówisz, że będę samotny, odejdź w imieniu Jezusa. Nakaż, bądź zdecydowany. Bądź zdecydowany. Lęk przychodzi do każdego. Ale tylko nieliczni mu się poddają. Nie musisz się poddawać lęku. Nie musisz. Zobacz siebie z Chrystusem na tronie. Zobacz. Królujesz razem z Nim. Zarządzać Nim narodami. Jesteś razem z Nim na tronie. Masz władzę. Nie musisz się bać. Aniołowie, którzy wspieracie ludzi przeciwstawiających się demonicznym siłom, manifestujcie się teraz w ich obecność. Pomagajcie im. Wzmacniajcie ich. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdym lękiem. W imieniu Jezusa ja przeklinam każdy lęk. Ja związuję demoniczne siły lęku wynikające z odrzucenia. W imieniu Jezusa. Ja niweluję demoniczne siły lęku wynikające z poniżenia. W imieniu Jezusa. Diabeł chce, żebyś udawał, że jesteś odważny. A Bóg chce, żebyś był odważny. To jest wielka różnica. Diabeł chce, żebyś udawał, że jesteś odważny. Żebyś mówił: jestem odważny, nie ma problemu. Ale w środku, żebyś drżał. A Bóg chce, żebyś nie drżał. Thank you.
żebyś wchodził na ten ring życia i nokautował przeciwnika jednym uderzeniem. Żebyś szedł odważnie, patrzył do przodu. Jesteś synem Boga, jesteś córką Boga. Płynie w tobie krew Chrystusa. Makatara, lakada, sabarasa. Nie ma takiej rzeczy, która jest niemożliwa dla ciebie, który wierzysz. Szepeterele, rohamadasa. Nie ma takiej zapory, której nie możesz rozbić w imieniu Jezusa, który jest twoim przyjacielem, twoim bratem, który mieszka w tobie. Ale ty Wypełniłeś duchem swym, Jezu, ufam tobie dziś.
znajdziesz miejscu w życiu, zawsze będę tam i będzie tam moja obecność. Kiedy wezwiesz imienia mojego, moja obecność będzie dla ciebie dotykalna. Czy będziesz na pustyni, czy będziesz w miejscu obfitującym w wodę, zawsze ja będę tam z tobą. Kiedy będziesz na pustyni, twoje oczy będą widziały źródła wód, które są niewidzialne dla naturalnych oczu. Kiedy będziesz tam, gdzie jest woda, twoje oczy będą widziały miejsca odpocznienia. Gdziekolwiek będziesz, czy będziesz na pustyni, czy będziesz w miejscu, gdzie są wody, ja zawsze będę z tobą, a moja obecność będzie dla ciebie odczuwalna. Kiedy wzywasz mojego imienia, kiedy wzywasz imienia Jezus, wtedy moja obecność zaczyna się manifestować. Nie zaprzeczaj temu, nie zaprzeczaj temu, nie podważaj tego, nie podważaj tego. Thank you.
uwielbiamy Cię. Obecność Twoja jest dla nas słodka. Jesteś dla nas pomocą. Uwielbiamy Cię. Polegamy na Tobie, cudowny Święty Duchu. Dotykaj i przenikaj nas głęboko. Ojcze, ja modlę się o głębokość. Modlę się, Ojcze, o głębokość poznawania Ciebie i o głębokość doświadczenia z Tobą. Ja modlę się, Ojcze, o doświadczenia ludzi z Tobą. Modlę się, aby tak jak ludzie wiedzieli, tak też odczuwali. Modlę się, aby wszystko to, co ludzie wiedzą, przemieniało się teraz w życie. Niech to się w życie przemienia, Ojcze. Niech to się przemienia w życie. To, co on zaplanował w Twoim życiu, to zostanie wszystko zrobione. Musisz w to wierzyć. Ufaj. Każde dzieło Twoich rąk, nie bój się, ono będzie stymulowane przez Niego. On jest początkiem i końcem Twojej wiary. Działaj w wierze. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, wedle słowa proroczego, Ojcze, ustanawiamy, że przez Jego ręce przepełni 85 milionów złotych. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my wierzymy w to. Ojcze, my wiemy, że tak będzie, Ojcze. I usuwamy wszelką przeszkodę z tej drogi, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że drzwi, które są zamknięte, one są otwarte. Że drogi, których nie widać, są widoczne. Że ludzie, których jeszcze nie znamy, są już nam znani. I przychylni. W imieniu Jezusa. Ojcze, nie boję się, my wzbudzamy się. Kościół tam w Sarajewie. Ojcze, my to wzbudzamy, Ojcze, w imieniu Jezusa. My wzbudzamy służbę, która poruszy całą Bośnią. A potem całymi Bałkanami, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, według tego słowa wiedzy, które było wypowiedziane na jego temat. Że jest człowiekiem, który został posłany do tego państwa, tego zarzędu przywrócenia, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, usuwam wszelką przeszkodę z Jego drogi. Ustanawiam przychylność ludzi. Ojcze, wzbudzamy dary, które są potrzebne, Ojcze. Wzmacniamy te dary. Ogłaszamy siłę w ciele, odporność na stres, odporność na wszelkie choroby i niemoce, na wszelkie wypadki i kłopoty. Odporność psychiczna, Ojcze. W imieniu Jezusa, asysta Twoich aniołów, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten Kościół tam w Sarajewie i za służbę w Sarajewie. Za służbę w całym Kościół i służbę na Bałkanach. W imieniu Jezusa. Wierz w swoje powołanie. Wierz. Jestem z Tobą. Wierz w swoje powołanie. Nie bój się, nie potknę się. Więc będę współpracował. Więc ja będę współpracował z Tobą, Boże. Nie bój się, nie potknę się. Ja będę współpracował. Jestem z Tobą.
chciałbym, żebyśmy zrobili pewną rzecz. To, co powiem, będzie bardzo kontrowersyjne. Artur mi w tym pomoże. Dostałam jakiś czas temu takie słowo, że duch homoseksualizmu wpływa na Kościół. I teraz tak. To nie o to chodzi, że ten duch powoduje to, że ciebie na przykład jako faceta ciągnie do drugiego faceta. W ogóle nie o to chodzi. Co ten duch powoduje? Ten duch powoduje to, że dużo mężczyzn wycofuje się z miejsca panowania w swoim życiu, z miejsca zarządu. Musisz wiedzieć, że Bóg ustanowił ciebie głową, a nie ogonem. Bóg chce, żebyś decydował. Wiecie, po części jest na was złożona odpowiedzialność, na was facetów. Kościół wpływający to Kościół zdrowy. Czym więcej zdrowych jednostek, tym większy i zdrowy nasz wpływ. Ja nie mam zgody na wylęknionych facetów, na facetów, którzy nie decydują, na facetów, którzy się boją wchodzić w relacje, na facetów, którzy tak naprawdę przed spotkaniem z Jezusem byli bardziej odważni, a potem spotkali Jezusa i coś tam się popieprzyło w tym ich życiu i nie decydują. Artur tą modlitwę poprowadzi, to jest bardzo ważne, Bóg mi dał to słowo i chciałabym, nie obraźcie się, to w ogóle nie chodzi o to, że cię pędzi do drugiego faceta, to w ogóle nie o to chodzi. To właśnie diabeł jest bardzo prymitywny, rozumiecie? I sprowadził ducha homoseksualizmu tylko do tego, że drugi facet pragnie drugiego faceta, to w ogóle nie o to chodzi. Rozumiecie? To chodzi w ogóle o to, że nie decydujesz, być może już dużo wiesz, ale ciągle jeszcze jesteś w jakimś takim miejscu, gdzie nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem. Często jest dużo, wiecie, jest dużo powodów, dlaczego nie decydujemy. Nieraz jest tak, że mamy zły przykład z naszych domów, tak? Że na przykład widzieliśmy słabego ojca. Między innymi Artur, dlatego duch homoseksualizmu wpływał na jego życie, ponieważ widział słabego ojca w domu. Widział słabego ojca. Rozumiecie? Widział słabego faceta. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że obraz takiego faceta pokazuje, że trzeba go wykorzystać. Rozumiecie? Niech cię nie wykorzystuje diabeł. Niech cię nie wykorzystuje drugi człowiek. Pomódźcie się o to. Ja też się będę modlić. Urabasa, kolorobasa. Ojże, w imieniu Jezusa. Bierzemy autorytetem demonicznymi siłami homoseksualizmu. Ojże, w imieniu Jezusa. Ja przeklinam demoniczne siły homoseksualizmu. Nad ludźmi w kościele. W imieniu Jezusa. Każdy podły duch homoseksualny. Ja przeklinam cię. Wstrząsuję. Zabrania ci działać. Nakazuję ci, abyś odszedł od umysłów i od ciał. Zdecydowanie, powodujący o nieśmielenie.
traktuje kompleksowo. Ja już zgoniłam tego ducha raz. Powiem wam, co to spowodowało. Spowodowało to to w życiu jednego mężczyzny, że stracił grunt pod nogami. Przyszedł do mnie i powiedział, że przyszedł do jego życia potworny chaos, stracił poczucie bezpieczeństwa i w ogóle nie wie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ten duch daje poczucie fałszywego bezpieczeństwa. To silny duch. Nie bój się tego. Nie wycofajcie się. Jeśli po tej modlitwie u kogoś z was pojawi się zamieszanie i chaos, to natychmiast weźcie nad tym autorytet i skontaktujcie też się z nami. To silny duch. Podcięliśmy mu dzisiaj nogi. To jest kolejny etap wolności. Teraz o tą wolność trzeba będzie zadbać. To nie jest czas popędzenia w służbę, to porażka. To czas teraz wzięcia się za budowanie swojego wewnętrznego człowieka i za budowanie swojej prawdziwej tożsamości w Chrystusie. Pamiętajcie o tym, to bardzo ważne. Diabeł chce, żebyśmy chodzili w pomyłce i żebyśmy chybiali celu. A Bóg chce, żebyśmy byli mądrzy, skuteczni, silni, odważni. Wiecie, żeby synowie tego świata nie przewyższali nas o bańkę. Bóg chce, żebyśmy to my, tak jak nas ustanowił prawdziwym rządem, żebyśmy to my w Jego imieniu rządzili tutaj na ziemi i wytyczali kierunek. Rozumiecie? Nie chwycimy świata okrzykami boju, za którymi nic nie idzie. Okrzykami z lęków. My tym nie pochwycimy świata. Pochwycimy świat naszym przemienionym życiem. Naszym przemienionym życiem. Mocarz dzisiaj został związany. Podważyliśmy dzisiaj mocarza. Tak? Został mocarz wyrzucony. A teraz dalej należy pracować. Dziękujemy Tobie, Boże. Dziękujemy Tobie, że objawiasz nam strategię diabła. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest dobre i że ono jest stosowne i dobre w odpowiednim czasie. Ja uwielbiam Ciebie. Dziękuję Tobie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, święty, potężny duch. Ja uwielbiam Ciebie za Twoje prowadzenie. My poddajemy się Twojemu prowadzeniu, Ojcze. My dziękujemy Tobie za ład i za porządek. My dziękujemy Tobie za ład i za porządek z nieba, Ojcze. My ustanawiamy porządek z nieba. Ustanawiamy porządek z nieba, Ojcze, w Kościele Mocy. My ustanawiamy porządek z nieba, Ojcze. My ogłaszamy, Ojcze, zależności między ludźmi, Ojcze. My ogłaszamy, że nikt nie walczy z Ojcem i z Matką, Ojcze. My ogłaszamy, że nie walczą dzieci między sobą. Choroba, jak gdyby walka jest oznaką choroby i braku poczucia bezpieczeństwa. Walka jest oznaką choroby. Nie musimy walczyć. Nie trzeba walczyć. Jezus pokazał nam bardzo silną zależność. To był zależny człowiek. Kiedy czytamy o tym, że powiedział, kto chce być wielki między wami, niech stanie się sługą. Ten werset obowiązuje nas wszystkich na każdym roku naszego życia. Czy jesteś niemowlęciem w wierze, czy potem będziesz na jakimś urzędzie. Ten werset nas obowiązuje. Kto chce być pierwszy między wami, niech będzie sługą. Niech będzie sługą. Ojcze, w imieniu Jezusa zatrzymujemy jakąkolwiek opresję demoniczną związaną z demonicznymi siłami homoseksualizmu. Tak. My to zatrzymujemy. Wiecie, to one uderzyły w Gedeona. Midianici to byli homoseksualiści. Tam ludzie, którzy byli heteroseksualni, uznawani byli za patologię. Tam były specjalne domy, w których kobiety miały tylko rodzić. U Midianitów zawsze było dwóch królów. Midianici straszyli Izrael wiele lat. Przeciwstawił się Gedeon. Bo uwierzył w to, że to nie ma na niego wpływu. Uwierz, że diabeł nie może się mścić. I trwaj w wierze.
Holy Spirit, Jesus, Jesus, Son, Jesus. Czcimy Ciebie, Królu. Skupiamy się na Tobie. Szukamy Ciebie. Szukamy Ciebie. Skup się na tym, co jest w Twoim duchu teraz. Skup się na tym, co mówi do Ciebie. Uwielbiłeś Go dziś. Pozwól, żeby mówił do Ciebie. Powiedz, mów, Duchu Święty. Sługa Twój słucha. Bądź jak Samuel. Opuścił tron na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał. A Boże, w ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie. Ciebie ufam, strącaj.
Twojej czci. Ty jesteś godzien, aby Tobie ufać. Jesteś godzien, aby ufać Tobie w 100%. Jesteś godzien, Jeszua. My składamy całe nasze życie przed Twoim tronem. Yeah.
Krzyżu Chrystusowym. Wszystko w Twoim życiu działa przez wiarę. Wszystko w Twoim życiu działa przez wiarę. Coś Wam powiem. Trochę się wahałem, ale kilka dni temu odszedł do Pana Boga, Paweł Godawa. To był pierwszy Polak, którego słuchałem nauczeń lata temu. Na kasetach magnetofonowych głosił wiarę. Głosił wiarę. Był pierwszy Polak, od którego słyszałem, że się wypędza demony. Później zaczął troszkę inaczej żyć, niż mówił na początku. A ja jak głupi wierzyłem w to, co on na tych kasetach mówił do mnie. I nigdy z tego nie odszedłem. Wiecie, mieliśmy z nim kontakt cały czas na końcu. Przedziwna rzecz. Wysłaliśmy mu płytę z naszego uwielbienia. Byliśmy jednymi z nielicznych ludzi, od których w ogóle odbierał telefony i odpisywał. Kiedy odchodził do Boga, wiecie, w niedzielę głosił jeszcze kazanie u siebie w kościele. Ostatnie kazanie w jego życiu. Głosił tak, jak na tych kasetach. Głosił wiarę. Kiedy odchodził do Boga, to powiedział do swojego syna: pamiętaj, do końca życia głoś wiarę. Końca życia głoś wiarę. Głoś wiarę. Żebyś nic nie miał więcej głosić. To głoś słowo wiary. Jesteśmy ruchem wiary. Nie jesteśmy jakimś popapranym skupowaniem, które opiera się na tym, co czuję. Przez wiarę padły mury Jerycha. Przez wiarę Chrystus wstał z martwych. Przez wiarę dziewica urodziła dziecko. Przez wiarę to się wszystko dzieje. Przez wiarę, czym jestem starszy, tym jestem silniejszy. Przez wiarę wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Najdrobniejsza rzecz wewnętrzna i najpotężniejsza rzecz zewnętrzna jest do osiągnięcia przez wiarę. Będziemy głosić wiarę. Amen. Do końca naszych dni. Będziemy tworzyć pokolenie ludzi,
którzy będą szli przez pustynię i będą widzieli przez wiarę wytryskające źródła. Będziemy tworzyć ludzi, którzy będą przeżywali wojny. Będą szli po polach minowych i nic im nie będzie. Będą zaczynali biznesy w miejscach, w których nie można zrobić niczego. Rozumiecie? Tą wiarą poruszymy wszystko dookoła. Najpierw nas, a potem wszystko dookoła. Nigdy nie wolno się z tego wycofać. To pod siłą Twojej wiary ugnie się diabeł. To pod siłą Twojej wiary ugnie się przeciwnik. Rozumiesz, co to jest przez wiarę wyjść z piekła w ciele? Jezus z Nazaretu to zrobił. On poszedł do piekła. Głosił duchom będącym w więzieniu. Rozumiesz, co to znaczy? Stanął w krainie śmierci i powiedział: jestem Mesjasz. Kto uwierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Kogo stąd mam wyprowadzić? Rozumiesz to? Tam była wielka przepaść. I ci, którzy chcieli, on ich wyprowadził z krainy śmierci. On potrafił duchy przeprowadzić przez piekielną przepaść. On mnie zbawił. Przed nikim się nie ugięło moje kolano. On mnie zbawił. Przez wiarę przyjąłem to. Przyjąłem mojego mistrza wiary. Jesteś w myśli Chrystusowej, wierz w to. Nie jesteś byle kto. Nie pozwalaj, aby Twoja dusza chodziła jak dziwka. Nie pozwalaj, aby Twoje ciało dyktowało Ci warunki. Żyj przez wiarę. Jesteś duchem. Słowo jest Twoim pokarmem. Moc nieba jest Twoją siłą. To, co niewidzialne, jest dla Ciebie rzeczą podstawową. Ludzie mówią: chcę zobaczyć. Ja mówię: rzeczy widzialne to są surowce wtórne. Rzeczy niewidzialne są podstawowe. Rozumiecie, o czym mówię? Życie wiary, życie w to, co niewidzialne. Tak musimy żyć. Tak musimy żyć. Jak się tak żyje, to nawet nie żal umierać. Rozumiesz? Nie żal umierać. Paweł odchodził z modlitwą na ustach. Z uwielbieniem Boga. A ostatnie kazanie wygłosił do nich o pieniądzach. Powiedział: to był inny Paweł już. Inny niż widziałem go przez lata. Nie bał się już niczego. Nie przejmował się, czy ktoś odejdzie z kościoła, czy nie. Mówił do nich: jak nie dajecie pieniędzy... Dziesięciny, bo konkretnie mówił o dziesięciny. Jak nie dajecie dziesięciny, mówi, to Bóg nazywał was złodziejami. Kim jesteście, mówi. Rozumiesz? Tak stało. W ogóle. Opowiadał, mówi, my z żoną bywało, że nie mieliśmy co jeść, a oddawaliśmy pieniądze do kościoła. Wiesz, już się nie bał. Wiesz dlaczego? Bo wrócił do miejsca wiary. Do dziś brzmią mi te kazania sprzed lat, z tych kaset. Siedziałem wsłuchany w ten magnetofon. Kiedy stał i mówił: tylko wiesz! Rozumiesz? Przez wiarę wynajęli stary w ogóle starą halę. Usiedli we dwóch na biurku i rozmawiali ze sobą. Co teraz robimy? A jego kolega mówił: będziemy wierzyć. I siedzieli na tym biurku w tej pustej, starej sali i wierzyli.
I nagle wszedł tam człowiek z reklamówką pieniędzy i przyniósł im 100 tysięcy w tamtych czasach i powiedział: Bóg mnie pobudził. Siedziałem tak wsłuchany w te rzeczy. Rozumiesz? Nie daj się rozmydlić. Nie daj sobie rozmyć wszystkiego. Nie daj sobie. Bądź człowiekiem wiary.